Matura 2020, zadanie drugie z części teoretycznej, symetryczny ciąg. Wszystkie omówienia zamieszczam na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl. Przejdźmy do treści zadania. Zdefiniowaliśmy funkcję sym, która dla podanych dwóch argumentów sprawdza, czy pierwszy z nich jest różny od zera i jeżeli tak, wykonuje trzy kolejne działania. Zauważmy, że jest tu rekurencja. Funkcja wywołuje samą siebie ze zmienionymi parametrami. Kiedy rekurencja się zakończy? Ano wtedy, kiedy parametr a będzie równy 0, ponieważ jak widzimy, te dwie liczby, które są argumentami, są nieujemne. Dla argumentów 3, 1, 4, 2 w treści zadania mamy przykładowe rozwiązania, które sobie za chwilę przeanalizujemy, żeby dobrze rozpoznać tą funkcję. Dla argumentów 3, 3, 4, 1 musimy wpisać wynik działania takiej funkcji. Prześledźmy, w jaki sposób funkcja sym będzie wywoływana dla przykładowych wartości 3, 1. To jest ten bloczek. Wywołanie funkcji z argumentami 3, 1. Ponieważ jest to prawda, a jest równe 3, a nie 0, funkcja wywoła samą siebie z argumentem o 1 mniejszym, a, czyli 2, i o 1 większym, b, czyli także 2. Jesteśmy w tym bloczku. Jeszcze nic nie wypisaliśmy. Pierwszą rzeczą po sprawdzeniu tego warunku, który cały czas jest prawdziwy, będzie wywołanie samej siebie z argumentami znowu pomniejszonymi pierwszy o 1, powiększony drugi o 1, czyli 1, 3. I znowu, ponieważ jest to prawda, wywołam ciało tej samej funkcji, tym razem z argumentami 0, 4. Ponieważ to będzie wtedy nieprawda, funkcja nic nie wypisze, nie wywoła kolejnych instancji samej siebie. A zatem wracamy z tego bloczku do tego i w tym momencie jesteśmy po pierwszej linijce warunku. Możemy teraz wypisać A razy B, czyli iloczyn wypisujemy. 1 razy 3 wypisujemy 3, czyli ta trójeczka będzie pierwszą cyfrą wypisaną przez naszą funkcję, po czym wejdziemy do tak samo zdefiniowanej funkcji sym, jak przed wypisaniem iloczynu, czyli taki sam bloczek, który był powyżej 0,4 i 0,4, który także nic nie wypisze. Z niego wrócimy, ta funkcja też już się skończy, czyli wracamy znowu do tego bloczku. Będziemy mogli w tym bloczku wypisać iloczyn i wejść do drugiej zdefiniowanej tak samo funkcji. Jak widzimy, znowu ten sam bloczek jest skopiowany tu poniżej. Przejdźmy o kroczek dalej. Rozpisałem całą tę funkcję dla wartości 3, 1 i idziemy sobie tak. Tu, tu, tu. Ta się już nie uruchomi, nie wywoła kolejnych, nic nie wypisze. Wrócimy tu. Wypisujemy trójeczkę. To jest ta trójeczka, pierwsza z brzegu. Wchodzimy tu, nic nie wypisujemy, wracamy. Wracamy. Możemy teraz wypisać czwóreczkę. To jest ta czwóreczka. Wchodzimy tutaj. Wywołujemy z argumentem 0, który nic nie wypisze, już go nawet tu nie rysowałem, a zatem wypisuję ten iloczyn, czyli znowu trójeczkę. To jest ta trójeczka. Wracam tutaj. W końcu, ponieważ wróciłem, tak? Skończyłem tę linijkę, mogę zająć się tą linijką. Zatem 3 razy 1 to jest ten, to jest ta wartość. Ona, jak widzimy, jest na środku. Środkowy element drzewa, a zatem środkowa wartość ciągu. I wchodzę w tę funkcję. I znowu, tutaj, zero już pomijamy, wypisuję, wracam, dopiero tutaj wypisuję, wchodzę tu, wypisuję, wracam, wracam, koniec wywołania. I to jest, poprawda, odpowiedź. Zresztą zweryfikujmy 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3. 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3. Jak to się będzie zachowywało dla przykładu 4, 2, który też jest omówiony w treści zadania, ale już bez rysowania takiego schematu blokowego. Wiemy już, że
4,2, ten iloczyn będzie na środku ciągu. No to wpisujemy go tutaj na środeczku. 8. Zauważmy też, że to drzewo będzie wywołane, ta część drzewa będzie wywołana dla parametrów tu o 1 mniejszy, czyli 3, a tu o 1 większy, czyli też 3, czyli mamy 3. Ale ten fragment drzewa to jest jakby niezależne drzewo, czyli traktujemy go tak samo. Znowu na środku piszemy iloczyn 3,3 i bierzemy pierwszą gałąź i traktujemy znowu jako niezależne drzewo. Tym razem zmniejszamy 3 na 2, B zwiększamy o 1, czyli 4 i znowu sobie piszemy iloczyn 2 i 4, ósemeczkę i tutaj mamy tę ósemeczkę. Kolejny krok, 1, 5 i piszemy ich iloczyn, czyli 5. Kolejny krok to już jest 0, a te funkcje nam nic nie wypisują. Wiemy też, że potem symetrycznie musimy wpisać piątkę po prawej stronie, tak? Dlatego, że ta sama funkcja będzie wywołana po domknięciu i po wypisaniu iloczynu 2, 4. Jeszcze raz wywołamy tę funkcję, czyli piątka. Czyli symetrycznie uzupełniamy wokół tej strzałeczki. Potem wokół tej strzałeczki znowu symetrycznie uzupełniamy, bo co? Bo domykamy drugą gałąź. Czyli 5, 8, 5 przepisuję sobie tutaj. A ponieważ to jest równoprawna gałąź z tą gałęzią, tylko ona się później wykona, no to znowu symetrycznie sobie to wszystko odbijam po prawej stronie i uzyskuję dokładnie ten sam ciąg symetryczny, który był w przykładzie drugim. 4, 2. Jak teraz znaleźć 3, 3 oraz 4, 1? 3, 3. Na środku piszemy 9. Zmniejszamy A o 1, zwiększamy B. I po lewej stronie, też na środku tego obszaru, pisze 8. 2 razy 4 to 8. Zmniejszam 2, zwiększam 4, czyli 1, 5. I na środku tego obszaru pisze 5. Zmniejszanie z 1 na 0 już wiemy, że nie ma sensu. A zatem wystarczy teraz symetrycznie wszystko podbijać. Piątkę przepisujemy po tej stronie, czyli będziemy 5, 8, 5. A potem całość przepisuję jeszcze raz symetrycznie po tej stronie, uzyskując ostatecznie 5, 8, 5, w środeczku 9, 5, 8, 5, co jest poprawną odpowiedzią dla argumentów 3, 3. Spróbujmy jeszcze na żywo zrobić dla argumentów 4, 1. 4 razy 1 to oczywiście 4. Teraz na środku tego obszaru zmniejszam 4 na 3, a 1 zwiększam na 2, czyli mamy iloczyn równy 6. Znowu na środek tego obszaru idę i 3 zmniejszam na 2, a z kolei 2 zwiększam na 3, czyli mamy znowu szósteczkę. Kolejna redukcja argumentu A, 1 razy 4, czyli czwóreczka. I teraz symetrycznie tu czwóreczka. Teraz to odbijamy symetrycznie względem szóstki, czyli tu się pojawi. A potem całą tę gałąź odbijamy symetrycznie, ojej, chyba troszeczkę za daleko skoczyłem, względem środkowej czwórki, czyli pojawi się tutaj. I to jest poprawny ciąg. Z trzema czwórkami na środku, a tutaj na zmianę 4, 6. Co zresztą sobie zweryfikujemy w odpowiedziach. Jak widzimy, jest to poprawna odpowiedź. I tu też widzimy poprawną odpowiedź. I to jest koniec rozwiązania podpunktu pierwszego.